bo to by było, było najgorsze, co może się zdarzyć. Wiceprezydenta i wydziału, że konsultacje się dokonają, więc myślę, że tutaj my też monitorujemy ten temat, bo wiadomo, że to jest na czasie jak najbardziej, bo wszystkie media musimy położyć do szkoły, a to jest wiadoma sprawa, że nas to trzyma. Ale to nie znaczy, że trzymają, że bez udziału mieszkańców. Przestrzegam was znowu państwo, bo tak chcecie dobrze, tylko żeby znowu nie było tak, że to państwo, bo zaangażowaliście się w te spotkania, były tutaj. Nagle się okaże, że mieszkańcy mimo wszystko zostali ograni, mimo waszego ciężkiego trudu i zaangażowania w organizację tych konsultacji. To się okaże, że mimo wszystko zlit pójdzie, a organizacja miejscowych plan dopiero później zostanie przyjęty, więc mieszkańcy przyjmą na pewno tego po was. Martwię się, no o no, was panowie. Dziękuję panie przewodniczący. Też dyrektor zawodu ludzi osób może powiedzieć, że do ZIK-u nie jest potrzebny plan rozprawy. O tym mówię. I teraz pytanie, jaka wasza rola? No, jakby ważne, ma... Myślę, że tutaj bardziej wam... Czyli zlekceważył was, waszą ciężką pracę, mieszkańców opinię i powie, ja wiem lepiej. I pana prezydenta. Może tutaj nie jest najważniejsze, żeby zarząd drugi mostów mówił roszczenie mieszkańców w sprawie przeprojektowania drogi. Myślę, że to jest najważniejszy element. No i teraz pytanie, no dzisiaj mówię, byłem i nie chcieli tego pokazać. Jest to takie... No nie chcieli po projekcie z... Nie, to nie o to chodziło. Chcieli tylko pani się mi to pokazać. Pani naczelnik się była zajęta, przed spędziłem tam 3 godziny, czekałem w gabinecie w sekretariacie i to jest przykre. Po tym, co usłyszałem, zrozumiałem, że jest tak blisko, jeżeli mieszkańcy się dowiedzą, ja to rozumiem, to zacznie się zamieszanie niepotrzebne, bo już jak pójdzie decyzja, no to jesteśmy winni, przeskakujemy poziom wyżej, mają mieszkańcy zgodnie z kartora swoje rzeczy. Tylko jak wy wtedy wyjdziecie, o to mi chodzi. Czy plan jest potrzebny pod nie, ja to mówiłem, że nie, absolutnie. No, także... Ale to mieszkańcom wtedy mówili, że wszyscy czekają, bo dla mieszkańców, to tłumaczyłem wtedy, prosiłem o takie spotkanie, żeby mieszkańcom wytłumaczyć, bo mieszkańcy jakby zrozumieli, to byście mieli grupę mieszkańców, w imieniu których byście zadziałali dobrze. Bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mieszkańcy dostaną wyższe odszkodowanie. I to, jakbyście to państwo wyeksponowali wtedy, a nikt tego nie chciał słuchać, gdybyśmy to jako państwo, jako my mieszkańcy wyeksponowali, to mieszkańcy by wygrali, a wy byście się do tego przyczynili, że suma summarum, później mieszkańcy byli wdzięczni, bo może by zrozumieli, że różnica między, jeżeli plan wejdzie, to odszkodowanie całkowicie idzie inna droga wyceny nieruchomości. I to jest rzecz, tyle z mojej strony, także życzę powodzenia, to jest informacyjnie, proszę o... Dziękuję bardzo. Nie ma więcej wolnych miast w Niemice. Chciałbym podziękować panu za wytrwałość i za uczestnictwo w dzisiejszym spotkaniu. Panu radnemu, że dał radę z nami do końca i że będzie reprezentował tutaj w imieniu mieszkańców naszej... W imieniu mieszkańców ja się dołączam, panie przewodniczący, jeżeli pan to pozwoli, bo to zacznę, że tak do tej pory i pan radny też wytrzymał. Że na inwestycje zaznaczone, że już było blisko. Informujemy tu koleżanki i kolegów, jakimś jeszcze dodatkowym terminie spotkania, żeby przedyskutować po dzisiejszym spotkaniu i zagłosować, wypracować opinię na temat tych ustawy. Planujemy chyba, jak to zrobić, dogodny termin, piątek, sobota, niedziela, czwartek. Przewodniczący,